Niestety Polacy nie czytają etykiet, aż 2/3 Polaków po prostu nie zwraca na to uwagi. Tylko 1/3 i ta 1/3, jeżeli zwraca uwagę, to jest to przede wszystkim data przydatności do spożycia, później skład i to ten skład negatywny szukamy po prostu E, a następnie wartość odżywcza. Czytanie etykiet jest ważne dlatego, że dokonujemy właśnie świadomego, mądrego wyboru. My wiemy z grubsza, co jest nam potrzebne. Właśnie może nam powiedzieć lekarz czy dietetyk, proszę unikać soli, cukru czy tłuszczu. I w tym momencie mamy to na etykiecie właśnie wartości odżywczej. I w związku z tym możemy wybrać produkt, który dla nas jest zdrowszy. Warto porównać dwa produkty, jak gdyby z tej samej grupy. Na przykład mamy dwa opakowania jakiejś wędliny, przypuszczalnie szynki. I patrzymy, ile ta szynka zawiera tłuszczu i wybieramy tę, która ma mniej. Ile ona zawiera soli, wybieramy tę, która ma mniej. Jeżeli weźmiemy jakieś inne produkty, zwróćmy uwagę jeszcze na cukier. Te trzy składniki, tłuszcz, cukier i sól, to powinny być składniki, które powinniśmy ograniczać. Dobrze wybierać produkty, które mają mniej tłuszczu, dlatego że to kojarzy nam się z chorobami układu krążenia i nowotworami. Mniej cukru, bo to towarzyszy otyłości podobnie jak tłuszcz. I sól, która kojarzy się nie tylko z chorobami układu krążenia, zwłaszcza z nadciśnieniem, ale również nowotworami żołądka. Można powiedzieć, że Polacy na pewno zdrowiej się żywią niż 10 lat temu, ale jeszcze do ideału jest bardzo, bardzo daleko. Niestety Polacy nadal jedzą zbyt tłusto, zbyt słono i zbyt słodko i warto na te elementy zwrócić uwagę, by stale obniżać swoje diety.